chciałam powiedzieć, że jest tutaj kilka moich faworytów i będę o nich mówić. Mianowicie, oczywiście restauracja Carska i Michał. Za chwileczkę dostanie dyplom, ale to jest zasłużony człowiek. Jeżeli jeszcze przeżyje kilka lat z tym zapałem, to prawie będzie to bomba wodorowa, bo rzeczywiście jest to znakomity, udany hotel, najdziwniejszy w pociągach. Kuchnia genialna, bo pograniczna. I wiele lat o to fejtuje i bije się o to. Najnowsze odkrycie tego roku i zaskakujące i wzruszające. Hotel, rezydencja z kuchnią! Z kuchnią! Równie trzypoziomkową jak i hotel. Bardzo panu Mariuszowi dziękuję za to, że o 4 rano robił mi salceson z brzucha, z żołądków gęsich, z galaretką z kiszonej kapusty, wielki talent. No i oczywiście hotel Tiffy, który powalił mnie na nogi, mój syn mi powiedział: mamo, nie zapomnisz tego nigdy. Nie da się ukryć, że był to hotel, w którym czułam się jak w domu i przepiękne dywany tureckie. Oddaliły mnie aż do Turcji, pofrunęłam na tureckim dywanie. Chciałam powiedzieć, że jest golonka z Pepitkę, którą cenię niezmiernie, a Ilianę, którą kocham, wszystkiego najlepszego, miała rodzinę. Rzeczywiście daje radę, sprawdza się. Jest Kombornia, która mnie gości i kocha, a oni mają najlepsze wina z części świata, których nie znacie. Mołdawia, Czechy, Bułgaria, Węgry i całą piwnicę i całą rodziną prowadzą. Wszystkie te nasze restauracje są po prostu rodzinne. Pan z Odysei patrzy na mnie smutnym wzrokiem, ale nie da się ukryć, że nigdy nie zapomnę tego hotelu, tego położenia i tych niesamowitych lamp jak grzyby. Kocham pracowitość, kocham zaangażowanie i trochę kocham abstrakcję, bo jest to najbardziej abstrakcyjny biznes, jaki można mieć. Mówię tu o restauracjach, bo dzisiaj jest, a na następnego dnia może go nie być. Codziennie się pracuje na sukces, który trzeba powtórzyć każdego wieczoru, każdego dnia. Doroto, kochana moja najdroższa, odkrycie talent zeszłego roku, zając pod ko... Ja pieprzę. Dom Bawarski, Tychy. Kto by pomyślał, że w Tychach można zjeść równie dobrą golonkę, brawo, jak... Brawo, brawo, Śląsk niech żyje. Także fantastycznie. Jest malinówka gdzieś, którą ubóstwiam, i fruwa od chrupiącego pstrąga. No i są przyjaciele mojej córki, która to wszystko zorganizowała, ponieważ ona zorganizowała to party, a ja zorganizowałam książkę przy pomocy oczywiście redaktorów, Bartka Wejmana i paru jeszcze innych osób. Chciałem bardzo podziękować naszej autorce. Współpraca czasami trochę wariacka, jak to go nazwać, ale wspaniała. Ale wspaniała. Także nie ma co tutaj udawać. Jest super książka, chyba już pani najgorzej. Głośniej! Już nie ma co mówić głośniej, właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo serdecznie chciałem pogratulować wszystkim odznaczonym poziomkami i prosić Magdę o wręczenie odznaczeń.